w dniu 29 października bieżącego roku. W związku z tym, że został wstrzymany przepływ wody przez stopień wodny we Włocławku, otrzymałem informację telefoniczną, że w basenie przy przystani wodnej na ulicy Piwnej 1A we Włocławku są bardzo duże ilości ryb, które znajdują się w wypłyceniach, w nieckach. Ryby się po prostu duszą. No, żeby zapobiec jakiejś tragedii, no bo to były bardzo duże ilości na rybku, poprosiłem kolegów, pracowników ośrodka sportu i rekreacji, żeby przy użyciu dostępnych środków łopat śnieżnych przerzucili te ryby, które znajdowały się w nieckach, w rejon nurtu. I tak jak z tego miejsca widzimy, jest pomost pływający, który się znajduje tam za moimi plecami. Tam doszło do dużych wypłyceń. W tych nieckach znajdowały się bardzo duże ilości na rybku. No, koledzy przy użyciu łopat śnieżnych delikatnie przerzucali te ryby w nurt, aby one sobie spokojnie mogły odpłynąć. Basen przystani, który jest za moimi plecami, jest na tyle zamulony, że nikt z pracowników do tego basenu nie wchodził i z tego miejsca ryby nie były przenoszone, nie były też tworzone żadne przekopy. Cała działalność polegająca na ratowaniu ryb, tak jak już powiedziałem, miała miejsce właśnie za twardą ścianką, za larsenami. Tam były bardzo duże ilości ryb, które się dusiły w mule. No to nie była taka sytuacja, że ryby znajdowały się na wypłyceniu. Tam tworzyło się dosłownie bajoro. Ryby się dusiły. Zresztą do pomocy przystąpili okoliczni wędkarze i osoby, które znajdowały się tutaj w rejonie przystani. I ten proceder osuszania basenu trwa praktycznie codziennie i codziennie widać setki ryb giną na wypłyceniach i w mulach. Zanim zaczęli robić pracę na progu, powinni pomyśleć o tym, że tutaj się wypłuciło, ponieważ woda przy wietrze, woda jest wpychana razem z piachem, zrobiły się górki i gdy oni tą wodę wstrzymali na tamie, tutaj po prostu tysiące ryb leżało. I to nie to przez to, że rzekomo, jak oni sobie to mówią, przez pracowników. Nie, absolutnie. To jest tylko i wyłącznie wina tego, że sami nie mogą sobie z tym poradzić. Ktoś za to odpowiada, na pewno nie oni. Tutaj leżały małe sandacze, szczupaki. Zarybiają te ryby, biorą pieniądze, nie wiem, koła wędkarskie, PZW, wyżej, straż rybacka. Powinni za to się wziąć, nie wiem, od góry coś zrobić. To jest po prostu nie do opisania, jaki jest żal i ból dla nas, wędkarzy wszystkich, i łączymy się naprawdę z tymi panami z przystani, bo to, co jak oni zostali oskarżeni bezprawnie, to jest po prostu dla mnie coś niesamowitego. I to będzie jeszcze się powtarzało do końca listopada, tak? Póki będą te prace wykonywane na progu, chyba że jeszcze nawet się przedłuży, no bo też nie wiemy o tym, tak? Czy w ogóle Związek Wędkarski się interesował tymi sprawami tutaj? Pierwsze słyszę. Czyli... jeżeli by się interesował, no to coś by było z tym zrobione. Proszę. Dzień dobry. Dzień dobry. Marcin z Polski się kłania, czy ja do okręgu włocławskiego, do Polskiego Związku? Nie ma już takiego okręgu. Okręg Mazowiecki, biuro terenowe w Włocławku. Rozumiem, a dobrze się dodzwoniłem, tak? Proszę? Dobrze się dodzwoniłem. Tak, proszę. Pana, ja mam taką sprawę, bo ja robię reportaż na temat, no tutaj przy okazji też tych ryb, które gdzieś tam zostają na suchym lądzie po zejściu wody. No i chciałem zapytać, czy ktoś z Państwa, nie wiem, na jakieś stanowisko chciałby zająć, wypowiedzieć? Proszę zgłosić się do Wód Polskich.
Znaczy, no Wody Polskie to jest... Drewni Wocławek. Sprawę tą jednoznacznie załatwił zastępca dyrektora Wód Polskich. Proszę się zwrócić do niego. Ja rozumiem z tym, że oświadczenie Wody Polskie już wydały, natomiast ja chciałbym się dowiedzieć jakby ze strony Związku Wędkarskiego. My nic więcej nie mamy do powiedzenia w tej sytuacji. Ale to co... Ryba w wodzie stanowi się własność Skarbu Państwa. Ja rozumiem, dopóki tylko... nie zostanie rozłowiona przez wędkarzy, nie jest nasza, stanowi własność Skarbu Państwa. A przedstawicielem Skarbu Państwa jest właśnie Wody Polskie. Są. Ja rozumiem, ale to nie wiem, no wy chyba też jakoś monitorujecie, co się z tymi rybami dzieje, no bo generalnie tutaj, nie wiem, oświadczenie było takie, że właściwie nic się nie dzieje. No ja widziałem trochę coś innego i chciałem się też przy okazji dowiedzieć, co to znaczy. Proszę pana, więc jeszcze raz panu powtarzam, proszę zgłosić się do Wód Polskich. My nie jesteśmy stroną w tej sprawie. Ani myśmy nie decydowali o spuszczaniu wody, ani o wszystkich innych rzeczach. Ma pan oświadczenie niewystarczające, proszę się zgłosić jeszcze raz do dyrektora. No ja rozumiem, ja to oświadczenie mam, już wiem, widzę, także myślałem, że związek... Proszę pana, no proszę nie drążyć tego tematu, my nie jesteśmy stroną w tym postępowaniu. Jeszcze raz panu powtarzam, ryby w wodzie stanowią własność Skarbu Państwa, nie naszą, znaczy, ja nie wędkarzy. Ja nie twierdzę, że jesteście stroną, tylko no też jakiś jako związek... Jeszcze raz panu powtarzam, proszę się zgłosić tam, gdzie pana kieruje. Dobrze, znaczy to ja już mówię, no ja stamtąd już informację mam, nie wiem, wie pan... No więc proszę ją zamieścić i nas nie męczyć tutaj, bo do nas nie należy ta sprawa. Ale to boicie się państwo powiedzieć o tym, że ryby giną tam... Proszę pana, jeżeli pan będzie ze mną w ten sposób rozmawiał, to ja panu naprawdę dziękuję za rozmowę. Ma pan właściwy organ, do którego się powinien pan zwrócić o wyjaśnienie sprawy. My nie jesteśmy stroną. Ja rozumiem, od pana też już wiele się dowiedziałem. Dziękuję serdecznie. Miłego dnia, do widzenia. Do widzenia. Na piachu leży tysiące ryb i to nie przez to, że... No kogo? Co za to winić? Kogo? To, że chcieli łopatami zrobić, żeby one poszły, wyszły z tego koryta i przeżyły? To ich obarczyć o to? Mogli sami przysłać ludzi i, nie wiem, 20-30, przecież mają więźniów, tak? Państwo dostają za darmo jedzenie z naszych pieniędzy, z naszych podatków, tak? Mogliby wziąć tutaj łopaty 20 chłopa, wpadliby ciachma, problemu by nie było.